Cześć, tu Pan Belfer. Najlepszy YouTuber wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród YouTuberów. Witaj na kolejnej lekcji chemii. Będzie mi miło, jeśli zostawisz suba i wdusisz dzwoneczek. A jeśli to wideo będzie dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę i jakiś miły komentarz. No to zaczynamy! Czym będę próbował dzisiaj Cię zaskoczyć? Dzisiaj porozmawiamy sobie o wiązaniach kowalencyjnych. Temat dzisiejszej wideolekcji to jak powstaje wiązanie kowalencyjne. No i kilka punktów. Po pierwsze, przypomnijmy sobie, co to są te całe dublety, oktety i elektrojemność, bo bez tego nie pojedziemy dalej. Na czym polega wiązanie kowalencyjne i jakie są jego odmiany? Gdzie występuje i jak się tworzy wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane? Gdzie występuje i jak się tworzy wiązanie kowalencyjne spolaryzowane? Gdzie występuje i jak się tworzy wiązanie donorowo-akceptorowe, które też bywa nazywane wiązaniem koordynacyjnym i jest odmianą wiązania, ko odmianą wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego? No dobra, gotowi, to zaczynamy. Słuchajcie, porozmawiamy sobie o tym chemicznym kleju, czyli o wiązaniach chemicznych. I dzisiaj będziemy rozmawiali tylko i wyłącznie o... Tej jednej, o tej jednej formie, czyli o wiązaniu kowalencyjnym, ale tego wiązania kowalencyjnego jest kilka odmian. Żeby jednak przejść do tego, co nas tak naprawdę interesuje, musimy sobie przypomnieć, o co chodziło z tymi dubletami, oktetami i elektrojemnością. Po pierwsze, pamiętajcie, że w przyrodzie wszystko chce mieć najniższą z możliwych energii. I akurat tak się składa, że w chemii jest to związane z tym, żeby na powłoce walencyjnej uzbierać pewien komplet elektronów walencyjnych. Jeżeli mamy tylko jedną powłokę, czyli powłokę K i ona jest od razu tą powłoką walencyjną, to wtedy chce dany atom uzbierać sobie dwa elektrony, dwa elektrony na tej powłoce. I wtedy taki stan nazywamy dubletem. Jest jak ten kot śpiący przed kominkiem. Może być spokojny, leniwy, nigdzie mu się nie śpieszy. Lub jeśli ma więcej niż jedną powłokę, LM i tak dalej, i tak dalej, to na tej ostatniej powłoce będzie chciało mieć uzbierane 8, 8 elektronów walencyjnych i taki stan będziemy nazywali oktetem elektronowym. No dobra, czyli już wiecie, że ten dublet to dwa elektrony, oktet to 8 elektronów walencyjnych. Pamiętajcie na ostatniej powłoce. No i teraz uwaga, jedziemy sobie dalej. Co to jest ta cała elektrojemność? Jeszcze raz, słuchajcie, elektrojemność to jest moc pierwiastków chemicznych do tego, żeby przyciągały inne elektrony innych Pierwiastków chemicznych, atomów innych pierwiastków chemicznych, a dokładnie tak o to chodzi. Nie? O co w tym wszystkim, o co biega? Zobaczcie, na tym górnym tutaj obrazku widzimy na wysokości przez wysokość tych kolumn, tak naprawdę jest pokazana siła danego pierwiastka chemicznego, jego elektrojemność, czyli tak naprawdę moc, z jaką on może przyciągać do siebie. Cudze elektrony walencyjne. No i teraz zobaczcie, jak to wszystko sobie rośnie. Mamy fluor jako najsilniejszy, tam ma najwyższy ten stopień, powiedzmy, yy, i on ma elektrojemność wartości 4,0 i gdzieś tam na dole, na dole układu okresowego jest taki najsłabszy, franc i ces, które mają elektrojemność wartości 0,7. I pod spodem przedstawiłem Wam też taką, taki układ okresowy pierwiastków z elektrojemnościami, który jest oficjalnie na dzień dzisiejszy, czyli na rok 2020, rekomendowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, na przykład na maturze czy na, jakikolwiek, na jakichkolwiek egzaminach z chemii. Macie tutaj wartości, którymi będziemy dzisiaj operowali, te wartości elektrojemności. Pamiętajcie, tę tabelę możecie spokojnie znaleźć w internecie. Także jakby coś to umieszczę link do tej tabeli pod filmem w komentarzach tam gdzieś na dole. Dobra. Jedziemy sobie dalej. No to uwaga. Jak już wiemy, o dubletach okretach i elektrojemności no to skupmy się na tym naszym wiązaniu kowalencyjnym. Słuchajcie, najpierw ustawmy sobie, umówmy się, co to znaczy to słowo kowalencyjne. Kowalencyjny to oznacza współpracę, czyli kooperację elektronów walencyjnych. Tak jak tutaj macie napisane. Kowalencyjne wiązanie to inaczej współpraca elektronów walencyjnych. Jak widzicie na tym gifie, współpraca to podstawa sukcesu. No i teraz tak, wiązanie kowalencyjne tworzy się, tutaj jest definicja piękna, tworzy się przez... Uwspólnianie pary lub par elektronów walencyjnych pochodzących od obu atomów pierwiastków chemicznych. Co to znaczy? To znaczy, że jeden pierwiastek chemiczny, jeden atom pierwiastka chemicznego, brakuje mu jeszcze troszeczkę elektronów, np. do dubletu lub do oktetu, więc dogaduje się z innym, któremu też trochę brakuje. Robią sobie wspólną parę lub kilka par. I każdy z nich jest zadowolony, bo wspólna para lub te pary są liczone jakby do jednego i do drugiego, dzięki czemu on obniża swoją energię i jest jak ten kot przed kominkiem, bo uzyskał dublet albo oktet elektronowy. OK. Czyli jeszcze raz, wiązanie kowalencyjne to współpraca, czyli tak naprawdę tworzenie wspólnych par elektronowych. No i teraz tak. Wiązanie kowalencyjne występuje w kilku odmianach. Zobaczcie, jakich. Mamy następujące odmiany. Opla. Odmiana wiązań kowalencyjnych pierwsze. Cyk. Wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane, czyli takie bez biegunów, żadnych elektrycznych. I występuje w takich cząsteczkach jak H2 i O2, czyli w cząsteczkach wodoru i tlenu, na przykład. Potem innym wiązaniem kowalencyjnym jest wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, czyli takie, w których cząsteczkach występują już bieguny lub też takie cząstkowe ładunki elektryczne, o nich będziemy sobie mówili. Dalej może to być cząsteczka na przykład wody H2O lub też chlorowodoru HCl. Ale specyficznym, takim specjalną odmianą tego wiązania kowalencyjnego, spolaryzowanego jest tak zwane wiązanie koordynacyjne, inaczej donorowo-akceptorowe lub donorowo-akceptorowe, inaczej koordynacyjne. Występuje w takich cząsteczkach jak na przykład CO, czyli tlenek węgla 2 i H2SO4, czyli kwas siarkowy 6. Dobra, to już znasz podział, Wiązań kowalencyjnych. Będziemy mówili dzisiaj o nich wszystkich, o tych trzech, no to po kolei, zaczynamy. Na początku powiemy sobie o tym najprostszym, czyli wiązaniu kowalencyjnym. Czasami dodawane jest do niego, do, do nazwy wiązania kowalencyjnego, słowo niespolaryzowane. A czasami po prostu jest mówione wiązanie kowalencyjne, więc jakby wiązanie kowalencyjne bez żadnego słowa innego, to będzie właśnie to, o którym tutaj mowa. A jak będzie ktoś chciał, ktoś chciał bardzo tobie pomóc, żebyś wiedział o co chodzi, to dodam jeszcze, że spolaryzowany. I teraz jak mam rozpoznać, że takie wiązanie chemiczne jest właśnie w jakiejś cząsteczce? Potrzebny mi jest układ okresowy z elektrojemnością i sprawdzam sobie elektrojemność jednego i drugiego pierwiastka chemicznego, który tworzy daną cząsteczkę i odejmuje od siebie. Czyli tak naprawdę obliczam różnicę elektrojemności. Jeżeli ta różnica elektrojemności po odjęciu od większej cyferki mniejszej, mniejszą cyferkę, to mniejszą wartość elektrojemności, mieści się między 0 a 0,4, to jest to wiązanie właśnie to: kowalencyjne, czy też kowalencyjne niespolaryzowane. W praktyce najczęściej to wiązanie występuje w cząsteczkach zbudowanych z dwóch takich samych atomów. Znaczy z dwóch atomów takiego samego pierwiastka chemicznego. Czyli jeżeli jeden ma elektrojemność taką i drugi ma taką samą, to jak odejmuję od tej samej cyfry tą samą cyfrę, to wartość, to różnica elektrojemności równa się zero. I to jest właśnie wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane. I występuje w takich cząsteczkach jak H2, N2, O2, Cl2. Wodór, azot, tlen i chlor. A tak ogólnie najczęściej Właśnie tak tutaj jest napisane na zielono, żebyście sobie zapamiętali. Najczęściej występuje w cząsteczkach zbudowanych z atomów takich samych pierwiastków chemicznych. Tak jak tutaj widzicie, cząsteczka H2 oznacza dwa wodory, dwa takie same e, atomy. Potem mamy dwa atomy tego samego pierwiastka chemicznego. Potem mamy N2, znowu to samo, Cl2O2 i tak dalej. Dobra. No i teraz na czym to wszystko polega? Chodzi o to, że ta elektrojemność, o której sobie przed chwilą mówiliśmy czyli ta moc przyciągania elektronów jeżeli jest taka sama w przypadku jednego i drugiego atomu to tak naprawdę wiązanie jest równiutko między nimi czyli mówimy, że jest remis tak jak tutaj na tym gifie wszyscy wygrywają No i teraz tak żaden z tych atomów które tworzą tą cząsteczkę nie jest silniejszy niż ten drugi w związku z tym to co tutaj widzicie no jest impas pewnego rodzaju, bo wiązanie nie jest przesunięte. Ale wszyscy są w ten sposób zadowoleni, bo każdemu udało się obniżyć swoją energię, czyli uzyskać dublet lub oktet elektronowy, przy czym nowo powstałe wiązanie chemiczne, tak jak tutaj jest pokazane, jest równo między nimi. Wszyscy są happy. Także zapamiętajcie sobie z tymi właśnie psiakami, które trzymają Wspólnie piłkę. To jest w sumie bardzo fajny obrazek dotyczący wiązania kowalencyjnego, niespolaryzowanego, ważne, niespolaryzowanego. No i teraz konkrety. Jak zapisujemy mechanizm tworzenia się takiego oto wiązania chemicznego w danej konkretnej cząsteczce? No więc to wygląda tak. Mamy cząsteczkę wodoru, której wzór jest następujący. H2, co to oznacza? Że ta cząsteczka powstaje z dwóch atomów wodoru. No i teraz tak, potrzebuję układu okresowego. Ja Wam tutaj wstawiłem, wstawiłem fragment układu okresowego, ale warto, żebyście mieli przed sobą teraz też otwarty układ okresowy, dowolny, który zawiera w sobie elektrojemności. Czyli albo sobie wydrukujcie jakiś z internetu, albo otwórzcie z podręcznika, tam pewnie będą te wartości. W związku z tym będziecie mogli sobie z tych informacji czerpać. Dlaczego? No bo wiadomo, że na kartkówce w szkole, czy też na jakimś sprawdzianie będziecie mieli do dyspozycji układ okresowy, wasz, a nie te wycinki, które ja tutaj e, wstawiłem. Więc żebyście czuli się po prostu swobodniej, żebyście wiedzieli, gdzie u was tego szukać. No więc tak, mamy sobie wodór i chcemy obliczyć różnicę elektrojemności. Jak widzicie, elektrojemność wodoru wynosi 2,1. Czyli jeżeli mamy Dwa atomy wodoru, z czego jeden ma elektrojemność 2,1 i drugi ma również elektrojemność 2,1 to różnica elektrojemności wynosi 0. Wracając do góry, zobaczcie, zgodnie z tym, co wam napisałem. W tego typu, znaczy w cząsteczkach, które zawierają tego typu wiązanie, czyli wiązanie kowalencyjne, niespolaryzowane różnica elektrojemności wynosi od 0 do 04. No czyli w naszym przypadku wyszło 0. Jak najbardziej wszystko jest. W porządku. Jak w takim razie te, to, to, to wiązanie się tworzy? Mamy sobie wodór, i teraz zobaczcie, że ten wodór ma jeden elektron walencyjny. Skąd to wiem? Bo jest w pierwszej grupie układu okresowego. Rysujemy sobie wodór, i teraz mamy tak zwany wzór kropkowy, gdzie każdy elektron walencyjny oznaczamy jedną małą kropeczką. No to jest mała kropeczka, jedna, no bo ma jeden elektron walencyjny. Drugi atom wodoru. Ma też jeden elektron walencyjny. I teraz każdy z nich chciałby mieć dwa. No bo one mają jedną powłokę, powłokę K, na niej krąży sobie jeden elektron, a mówiliśmy przed chwilą, że powłoka K chciałaby być pełna, czyli mieć dwa elektrony. No i teraz jak one mają to zrobić? Metoda współpracy. Wiązanie kowalencyjne oznacza współpracę. To znaczy, że dogadują się w ten sposób, że dokładnie te dwa elektrony łączą się. I tworzą wiązanie, wspólną parę elektronową. To, co tutaj widzicie, to jest tak zwany wzór elektronowy, kropkowy, gdzie każda kropka oznacza jeden elektron walencyjny. Ale jest jeszcze inny wzór, gdzie każdą parę kropek. Czyli nasze dwa elektrony zamieniamy na, jedno, na jedną kreskę. Nazywa się to wtedy wzór elektronowy kreskowy. I to, co tutaj widzicie, pamiętajcie, że pod każdą kreską wtedy, jakby kryją się nam dwa elektrony. To jest taki inna forma zapisu. Musicie znać obie. I kropkowy, i kreskowy. Dobra. A co to jest ta wspólna para elektronowa? No to jest dokładnie to. OK. No i w ten sposób oba uzyskały, oba uzyskały nam przepiękny. Tutaj dublecik. Ten ma dwa elektrony, i ten ma też dwa elektrony. Czyli dublet. OK? No, czyli obniżyły swoją energię. Dobra. Teraz idziemy dalej. Słuchajcie, następna cząsteczka, o której sobie dzisiaj porozmawiamy, to cząsteczka tlenu. Wszyscy ją znacie. Wzór chemiczny. Ma taki, symbol chemiczny ma taki, O2. No i teraz porozmawiamy sobie o mechanizmie, w jaki sposób taka cząsteczka powstaje. Dlaczego nie ma pojedynczego atomu tlenu na przykład w przyrodzie? Nie ma O, albo nie ma H. Dlaczego nauczyciel na lekcji chemii zawsze mówi, żeby w równaniach reakcji chemicznych wpisywać H z dwójką na dole, albo O z dwójką na dole? No właśnie dlatego, bo w przyrodzie jak spotkają się atomy tlenu i wodoru razem, to się dogadają na tyle, żeby stworzyć już cząsteczkę. Czyli nie ma pojedynczych atomów, bo takim jest wygodniej, bo tak obniżają swoją energię. Przed chwilą widzieliście, jak dwa wodory stworzyły dublet elektronowy, a teraz zobaczcie, jak dwa tleny będą tworzyły oktet elektronowy, żeby każdemu z nich było wygodniej i żeby uzyskał tak zwaną stabilną konfigurację. Jak pamiętacie, konfigurację gazu szlachetnego. I teraz zobaczcie, tutaj mamy. Tutaj mamy elektrojemność naszego tlenu 3,5 i skoro mam obliczyć różnicę elektrojemności, bo na jej podstawie będę mógł oszacować, jaki rodzaj wiązania chemicznego występuje w mojej cząsteczce, no to proszę bardzo, mamy 3,5 minus 3,5 no równa się 0. Czyli ok, wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane, różnica elektrojemności od 0 do 0,4. No jak, widać, jak widać, wszystko pasuje. No to teraz jak będzie wyglądał wzór kropkowy? Jak poszukacie sobie tlenu, to nagle się okazuje, że tlen jest w 16 grupie układu okresowego, co oznacza, że ma 6 elektronów walencyjnych. To już dobrze wiecie. No i teraz tak. Skoro ma 6 elektronów walencyjnych, no to chce mieć 8, bo brakuje mu do oktetu. Ile mu brakuje? Dwóch. Tyle, ile mu brakuje, tyle wystawia w stronę kogoś, z kim będzie chciał stworzyć to wiązanie chemiczne. Czyli tyle, ile mu brakuje do tych ośmiu, wystawia w stronę partnera, zawsze tak mówię na lekcjach, w stronę partnera. Ale jeszcze pozostałe cztery, bo pamiętajcie, że tlen ma sześć elektronów walencyjnych, to gdzieś musi te swoje cztery też trzymać cały czas. Więc je się rozpisuje tak na bokach, już nie jest kierowane w stronę partnera, tylko gdzieś tam na bokach, parami, po bokach. Także potem, żeby to łatwo zamienić to potem na ten wzór kropkowy, wzór kropkowy, na wzór kreskowy. Mamy drugi atom tlenu, który robi dokładnie to samo, czyli dwa elektrony, tyle ile mu brakuje, wystawia w stronę partnera, a pozostałe swoje cztery wystawia w stronę partnera. Nie wystawia w stronę partnera, tylko rozpisujemy po bokach. No, i teraz zobaczcie, co nam się dzieje. Tworzy nam się jedna para elektronowa wspólna i druga wspólna para elektronowa. No i teraz zobaczcie, co ciekawego tu się wydarzyło. Dzięki temu, jeżeli to jest wspólna para elektronowa, ile kropeczek tutaj widzicie? Zaznaczyłem w tym wspólnym zbiorze teraz 8 elektronów, czyli oktet elektronowy. Ten tutaj też ma oktet elektronowy. Czyli oba obniżyły swoją energię oktet. To jest wzór kropkowy. Teraz wzór kreskowy. Wzór kreskowy wygląda następująco. Yy, każde dwie kropki zamieniamy na jedną kreskę. Cyk, cyk, cyk. Tutaj jedno wiązanie, tutaj drugie wiązanie. I znowu mamy ten drugi atom tlenu. No i teraz, tak, tu jest, takie, tu jest takie hasło. Wspólne pary elektronowe, no to są, tutaj widzimy te wspólne pary elektronowe. Okay? A teraz widzimy, że jest jeszcze hasło wolne, niewiążące pary elektronowe, czyli te, które nie tworzą wiązania chemicznego. No to gdzie one są? Widzimy je sobie na przykład tutaj jedną parę, albo na przykład tutaj, albo we wzorze kreskowym widzimy ją tutaj i tutaj. Dzisiaj to są te niewiążące, czyli my mówimy wolne pary elektronowe? Proste, prawda? Czyli zawsze zadajcie sobie pytanie. Mmm, trzy pytania, o, trzy pytania. Ile ma elektronów? To z układu okresowego sobie odczytujecie. Ile chce mieć? Ile mu brakuje? W przypadku tlenu zobaczcie, ile ma 6. Ile chce mieć? 8. Ile mu brakuje? Dwa. I te dwa wystawia do przodu wodór. Ile ma? Jeden. Ile chce mieć? Dwa. Ile mu brakuje? Jeden. No tyle, ile mu brakuje, wystawia do przodu. Tak to zawsze działa. Takie trzy pytanka. OK? Proste. Dobra. To jedziemy sobie dalej. Mam tutaj zadanie dla Ciebie w takim razie, żebyś sobie teraz zrobił pauzę lub zrobiła korzystając z układu okresowego, który masz mam nadzieję przed sobą. Wybierz, weź sobie jakąkolwiek kartkę papieru i po prostu spróbuj Zaprojektować mechanizm tworzenia się m, tych wzorów, znaczy zapisać te wzory elektronowe, kropkowe i kreskowe dla takich cząsteczek jak cząsteczka chloru, CL2, no i cząsteczka azotu N2. Ok? Także zrób sobie pauzę i spróbuj to sobie przećwiczyć. Jak tam ci się to wszystko układa? Przypominam Ci trzy fajne pytania. Ile ma elektronów, ile chce mieć, walencyjnych oczywiście, i ile mu brakuje? Do tych dwóch magicznych dubletu albo oktetu. Przy czym najczęściej do oktetu. Spokojnie. Także najczęściej tylko wodór będzie chciał mieć dublet, a cała reszta będzie chciała mieć oktet. Tak dla ułatwienia. No dobra, jedziemy sobie dalej. To jest właśnie wiązanie kowalencyjne, niespolaryzowane. OK. Dobra, następne. Słuchajcie, a co w przypadku, kiedy połączą się nam atomy pierwiastków chemicznych, które nie mają takiej samej elektrojemności, czyli tej siły przyciągania elektronów, tylko mają różną. Jeden jest słabszy, a drugi jest silniejszy. No, tak jak tutaj widać na tym gifie, jeden jest większy, a drugi jest mniejszy. Czyli mamy tutaj naszego psiaka, który przez to, że załóżmy ma wyższą elektrojemność, gdyby to był jakiś atom pierwiastka chemicznego. Niemetalu, na przykład, niech to będzie sobie tlen, fluor, chlor, czy cokolwiek. I tam na dole mamy sobie na przykład mały, mały atom wodoru, który jest odciągany bo jest słabszy, bo ma niższą elektrojemność niż ten większy, silniejszy kuzyn niemetal. No właśnie to w jakich cząsteczkach występuje wiązanie kowalencyjne, spolaryzowane, teraz zwróćcie uwagę, mówię, spolaryzowane. Czyli tam, gdzie dochodzi do polaryzacji cząsteczki, czyli pojawiają nam się jakieś bieguny, ładunek dodatni, ładunek ujemny, bo wcześniej tego nie było, a no to ten rodzaj wiązania chemicznego powstaje w cząsteczkach, których elektrojemność jest od 04 do 1,7. Okay? Czyli zapamiętajcie sobie, jeżeli po odejmowaniu mocy przyciągania cudzych elektronów, czyli tej elektrojemności jednego atomu jednego pierwiastka i atomu drugiego pierwiastka, wychodzi Wam między 04 a 1,7. To prawdopodobnie będzie to wiązanie kowalencyjne, spolaryzowane. Dobra. W jakich cząsteczkach takich popularnych występuje, w którym macie gdzieś tam styczność CO2, H2O i HCL, to tak na, na początek. Co macie zapamiętać, jeżeli mielibyście spojrzeć na układ okresowy pierwiastków i bez odejmowania elektrojemności to ocenić, to najczęściej występuje to w cząsteczkach zbudowanych ten rodzaj wiązania chemicznego, w cząsteczkach zbudowanych z dwóch różnych różnych niemetali. Pamiętajcie, na czerwono w układzie okresowym najczęściej są zaznaczone niemetale, i jeżeli są dwa różne, tak zobaczcie, C i O, albo HIO, albo HICL to są dwa różne niemetale, to wtedy będzie sz duża szansa na to, że będzie to wiązanie kowalencyjne, y, przepraszam, kowalencyjne, spolaryzowane, spolaryzowane, pamiętajcie, spolaryzowane od 0,4 do 1. 7. Różnica elektrojemności. No właśnie, a co, o co chodzi z tą polaryzacją? Jak już tutaj mm, mówimy o tym gifie z tym przeciąganiem. Zobaczcie dalej, na kolejne gify. Mamy sobie taką sytuację, że jeden z atomów jest silniejszy, drugi jest słabszy. W związku z tym tworzą tą wspólną parę, bo nadal to jest związanie kowalencyjne, czyli kowalencyjne współpraca elektronów walencyjnych, ale dochodzi do przesunięcia, bo który z nich silniej przyciąga te elektrony niż ten drugi. Wcześniej mieliśmy dwóch bliźniaków, które mają taką samą moc, H i hi, hi, o, o, więc w związku z tym to wiązanie chemiczne było dokładnie równiutko. A teraz mamy mocniejszy, który bierze do siebie to wiązanie, przesuwa. A ponieważ wiązanie chemiczne to elektrony, a elektrony to ładunek elektryczny ujemny, to ten, który jest silniejszy, przyciąga do siebie ładunki minus, a ten, który jest słabszy, jakby odsłania ładunki dodatnie, czyli odsłania protony. Tak to wygląda. Czyli to przesunięcie wpływa na całą, całe właściwości tej, tej cząsteczki. No bo powstaje powstają dwa bieguny minus i plus. Często też mówimy o tym, że powstają dipole czyli dwa bieguny cząsteczki o dwóch biegunach. Dobra. To jedźmy teraz sobie o konkretnych, do konkretnych przykładów. Cząsteczka chlorowodoru. Chlorowodór to HCl, czyli już widzimy, że jest to cząsteczka zbudowana z dwóch różnych atomów. Teraz spójrzmy sobie, gdzie one są. Tutaj mamy wodór, a tutaj mamy Cl. Ok, w układzie okresowym. Czyli widzimy, że są dwa różne niemetale. No tu akurat w tym układzie okresowym nie, bo jest czarno-białe, ale u was pewnie w kolorowych układach okresowych widać by było, że one są oba czerwone, czyli byłyby nie metalami. Teraz mamy obliczyć różnicę elektrojemności. To jest jakby coś, od czego zawsze zaczynamy, żeby ocenić, jaki rodzaj wiązania chemicznego występuje w tej cząsteczce. No więc tak. Pierwszy, zawsze od tego, zawsze bierzemy sobie tą wyższą wartość. Jak widać, chlor ma wyższą wartość, czyli od, od 3,0 odejmuje tą niższą wartość, czyli 2,1. Równa się 0,9. No znowu wracam sobie do tego, co napisaliśmy na samej górze, co już wiecie, że jeżeli różnica elektryczności wynosi od, zobaczcie, mieści się między 0,4 a 1,7, to będzie to wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. No zobaczmy, wyszło nam 0,9, czyli możemy założyć, że to jest związanie faktycznie kowalencyjne, spolaryzowane. No to teraz wzór mechanizm tworzenia. Zaczynamy od znowu, tak jak wcześniej, w wzoru elektronowego kropkowego. Jest sobie wodór. Wodór ma jeden elektron. I znowu zadaję sobie te trzy pytania. Ile ma? Ile chce mieć? Ile mu brakuje? Wodór ma jeden elektron, bo jest w pierwszej grupie. Chce mieć dwa. I brakuje mu jeden. No to wystawia ten jeden, który ma w stronę partnera. H... I jest jedna kropeczka. Symbolizująca ten jeden elektron walencyjny. Teraz chlor. Chlor jest w grupie 17, czyli ma 7 elektronów walencyjnych. Ok. Pierwsze pytanie, ile ma elektronów walencyjnych? Drugie pytanie. Ile chce mieć? Chce mieć 8, czyli oktet elektronowy. Ile mu brakuje? Brakuje mu 1 Co robi? Wystawia tyle, ile mu brakuje w stronę partnera. Proszę bardzo. CL. Tutaj. Ale pamiętajcie. Chlor Ma 7 elektronów, czyli dopiero jeden zapisaliśmy, a pozostałe 6 po bokach parami, te wolne pary elektronowe, pamiętacie? Zapisujemy sobie tu, tu 2 i tu 2. Jak widzicie teraz wokół chloru jest 7 kropeczek symbolizujących te 7 elektronów walencyjnych, ale wiązanie tworzą tylko te dwa. Jeden elektron od wodoru, a drugi elektron od od hmm, chloru. No, i teraz zobaczcie, ciekawa sytuacja nam się pojawiła, użyję innych kolorków. W tym przypadku wodór, bo to jest wspólna para elektronowa, czyli ma dwa elektrony, mówimy, że uzyskał dublet. Hmm? Czyli obniżył swoją energię. I po drugiej stronie mamy chlor, użyję innego koloru, który, jak widzicie, przez tą wspólną parę uzyskał 8 elektronów, a my to mówimy, na 8 elektronów no mówimy, że to jest oktet elektronowy. Czyli oba obniżyły swoją energię, bo szukały możliwości stworzenia dubletu i oktetu elektronowego. No i wiecie już teraz, już nie będę tego sobie zaznaczał, który to jest wzór kropkowy, no to wiecie też, że teraz za... musimy zapisać wzór również kreskowy. Wzór kreskowy wygląda tak. Wodór to nasze wiązanie, chlor, i te wolne pary elektronowe sobie zaznaczamy. I teraz bardzo ważna uwaga, i to jest bardzo ważne teraz, ponieważ to wiązanie z wiązaniem kowalencyjnym, spolaryzowanym, dochodzi do polaryzacji, czyli tworzą się te tak zwane ładunki cząstkowe. Co to znaczy ładunek cząstkowy, jak go się zaznacza? Ładunki cząstkowe mamy dwa: minus i plus. Tak jak wam mówiłem, ten silniejszy przyciąga do siebie wiązanie, a wiązanie chemiczne to elektrony. A elektrony mają ładunek elektryczny ujemny, to silniejszy zawsze będzie miał na sobie cząstkowy ładunek minus. Jak go zaznaczamy takim małym symbolem delty? Mam nadzieję, że mi się uda słuchajcie tutaj napisać, jak to wygląda. Mała delta wygląda tak o mniej więcej i stawiamy sobie znaczek minus. Ten silniejszy zawsze będzie miał minus. A ten... ten słabszy, będzie miał znaczek plus. OK? Cząstkowy ładunek ujemny i cząstkowy ładunek dodatni. Proszę bardzo, to jest to. Cząstkowy ładunek. I teraz jeszcze ważna rzecz. Musimy zaznaczyć to przesunięcie tego wiązania chemicznego. Czyli musimy zaznaczyć strzałkę w kierunku tego silniejszego pierwiastka chemicznego. Ale nie strzałkę na końcu naszego wiązania, tylko na środku. Czyli widzimy, że chlor ma elektrojemność w wartości 3,0, więc na środku tego wiązania wspólnego, tej wspólnej pary, stawiam strzałkę w kierunku chloru. Ważne na środku, bo potem pojawi się inne, inne wiązanie, inny rodzaj wiązania chemicznego, gdzie będziemy inaczej oznaczali, więc to jest bardzo istotne. Jest jeszcze inny sposób zapisywania, można to zapisywać za pomocą trójkąta na przykład lub tak zwanego klinu. Jak by to, jakby to wyglądało? Mogłoby to wyglądać w ten sposób, zobaczcie. Mamy ten nasz chlor i teraz ten, który jest silniejszy, miałby ten nasz trójkąt, czyli większość wiązania przesuniętą w stronę swoją, tak, to jest za pomocą takiego trójkąta lub jeszcze kiedyś była taka stosowana metoda za pomocą klinu, wygląda, klin wygląda tak, widzicie, że jest proste i też taki trójkącik idzie tylko z tym płaskim, płaskim dołem. No ja najczęściej stosuję tą strzałkę po środku i chyba najczęściej to jest też stosowane przez wielu nauczycieli, więc pamiętajcie, strzałka ma być skierowana w stronę tego silniejszego, silniejszego z pierwiastków. No i wtedy dochodzi do polaryzacji tego naszego wiązania chemicznego. I często, nie zawsze, ale często wtedy powstaje cząsteczka, którą my w skrócie nazywamy dipolem, bo ma dwie, dwa bieguny dipolo. Ok? Plus i minus. Jest to jeszcze związane z geometrią cząsteczki, budową, bo nie zawsze ten, ten dipol powstaje, ale po prostu kojarzcie to, że może ten dipol powstać. No dobrze, jedziemy sobie dalej. Inny przykład, który też jest Wam na pewno dobrze znany, czyli woda. Moi drodzy, wzór wody to H2O. Znowu, zbudowany jest to z takich dwóch. Yy... Pierwiastków chemicznych, których elektrojemność tutaj widzicie. 2,1 i 3,5. Czyli od tego silniejszego od tlenu odejmujemy ten słabszy, żeby sprawdzić różnicę elektrojemności. Czyli 3,5 minus 2,1 równa się, żebym się nie pomylił, 1,4, chyba, nie? 1,4. A ja przypominam, że jeżeli różnica elektrojemności mieści się między. 0, 4, a, 1, 7, to mówimy o tym, że jest to wiązanie kowalencyjne, spolaryzowane. No dobra, to już wiemy. Udowodniliśmy sobie tym obliczeniem matematycznym, że takie wiązanie tutaj mamy, to teraz je spróbujmy narysować, jak ono powstaje. Trzy magiczne pytania. Ile ma elektronów wodór? No ma jeden, bo jest w pierwszej grupie. Eee, ile chce mieć? Chce mieć dwa. Eee, a ile mu brakuje? Brakuje mu jeden. No to, uwaga, piszemy sobie. Tylko pamiętajcie, że teraz mamy dwa takie wodory. OK. Dwa wodory, no bo H2. Potem mamy sobie tlen. Tlen. Grupa szesnasta ma sześć elektronów walencyjnych. To jest ile ma. Ile chce mieć? Chce mieć 8. Ile mu brakuje? Dwóch. Tyle ile mu brakuje, wystawia w stronę partnera. Jeden, drugi. On no, ma dwóch partnerów, więc jeden w stronę jednego wodoru, drugi w stronę drugiego. Ale pamiętajcie, że tlen miał w sumie 6 elektronów. To znaczy, że jeszcze cztery muszę napisać na bokach. Raz, dwa, trzy, cztery. Gdziekolwiek. Może być tu na dole, z boku, gdzie, gdzie, gdzie Wam pasuje tak naprawdę. No i co robimy? Zaznaczamy. Zobaczcie. Stworzyła się jedna para wspólna i druga wspólna para się nam pojawiła. Co nam się w tym momencie wydarzyło? A no, wydarzyło się tak, że tutaj wodorom udało się obu uzyskać dublet elektronowy. A tlen uzbierał elegancko 8 elektronów, czyli uzbierał oktet. Okej? Okay? Magia. Normalnie to się nie dzieje, ale to jest magia, słuchajcie. No i teraz to jest wzór kropkowy, to teraz wzór kreskowy, ten ważniejszy, bo tam możemy zaznaczyć to całe przesunięcie się tej wspólnej pary i tak dalej, tak dalej. To jest coś innego i tego tak nie zapisywaliśmy wiązania kowalencyjnego niespolaryzowanego. Także to jest ta różnica. Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane zapisuje się właśnie za pomocą tych strzałek, plusików i minusików. No to jedziemy, słuchajcie. Mamy sobie wodór, jeden i drugi. Mamy tlen, jedna para elektronowa i te wolne pary elektronowe. Teraz zastanawiamy się, który z nich jest silniejszy. Okazuje się z układu okresowego, że to tlen ma wartość elektrojemności równą 3,5. A wodór 2,1. Czyli to tlen jest tym silniejszym, który przeciąga to wiązanie do siebie. No to zaznaczamy w połowie tego wiązania strzałkę w stronę tlenu. No to ostatnio jakoś tak się nie myślał, jeszcze ją poprawię, żeby była wyraźna. Starajcie się to, właśnie zadbajcie o tą wyraźność tutaj w pisaniu różnych prac z chemii, żeby to było faktycznie wiadomo, że to jest na środku ta strzałka, bo to jest pewna symbolika. Tak jak Wam mówiłem, ten, który jest silniejszy, zawsze na nim tworzy się cząstkowy ładunek Ujemny, bo przyciąga do siebie elektrony, więc od tego sobie zacznijmy. O, ta mi nie wyszła, ta delta. Słuchajcie, strasznie mi nie wyszła. O, teraz mniej więcej. I tu jest minusik. A na wodorach tworzy nam się cząstkowy ładunek dodatni. OK. No i znowu nasza woda akurat tworzy bez problemu ze względu na geometrię cząsteczki dipol. Mamy polaryzację. Mamy polaryzację. Mamy ładunek cząstkowy. Mamy tu i tu zaznaczone. Wzór elektronowy kreskowy, proszę, to to. Wzór elektronowy kropkowy, to to. Wszystko się zgadza, jak widzicie. Co są te cztery elementy, o które warto zadbać, żeby to się pojawiło? No i teraz mam zadanie, zadanie dla Ciebie. Właśnie tutaj. Napisz wzór elektronowy kropkowy i elektronowy kreskowy dla cząsteczki amoniaku NH3. Czyli karteczka, układ okresowy, zaprojektuj sobie to zgodnie z tym, co tutaj podpowiedziałem tobie. A my jedziemy dalej, bo przed nami ostatni rodzaj wiązania kowalencyjnego, a tak naprawdę szczególna odmiana wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego, które nazywa się wiązaniem koordynacyjnym lub Donorowo-akceptorowym. Na czym to polega? Zwróćcie uwagę znowu na gify, bo one zawsze są trochę ma taką podpowiedzią, żeby Wam się to łatwo kojarzyło. Wyobraźcie sobie, że są atomy, które, są, które chcą stworzyć cząsteczkę, ale z różnych powodów nie są w stanie uzbierać, tworząc wspólne pary elektronowe, e, że każdy daje trochę do jakiejś, e, do tego wiązania. Tak? Że, tak jak w przypadku wcześniejszych. Ja daję jeden, ktoś daje jeden, albo no, jakoś tak się dogadują. Jest sytuacja specyficzna, w której. Jakiś atom musi oddać całą swoją wolną parę elektronową innemu, żeby wspólnie stworzyć taki zestaw oktetów czy też dubletów elektronowych. Okay? I to jest związanie koordynacyjne. Ktoś jest donorem, czyli dawcą, a ktoś akceptuje te czyjeś elektrony i traktuje jako swoje, dlatego mówimy, że to jest akceptorowe, czyż donorowo akceptorowe. No i teraz tutaj właśnie tak jak mamy na tych gifach, ktoś coś komuś, komuś po prostu oddaje. Jest to szczególny rodzaj wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego, w którym wspólna para elektronowa pochodzi tylko od jednego z atomów. I tu macie przykładowe cząsteczki iony, w których takie wiązanie występuje. Ono najczęściej jest jednym z tych wiązań. To nie jest tak, że wszystkie wiązania są takie. No i my sobie zrobimy. Jeden z tych przykładów i omówimy sobie mechanizm tworzenia takiego wiązania w tlenku węgla 2. Popularnie ta substancja nazywana jest czadem. No dobra, to teraz jak to wygląda? Słuchajcie, mamy to w ten sposób zrobione. Węgiel ma 4 elektrony walencyjne. O nie tak. Węgiel ma 4 elektrony walencyjne, więc brakuje mu, brakuje mu jeszcze czterech. A tlen ma elektron walencyjnych 6. No to teraz jak, on, jak nie są w stanie to zrobić, żeby się dogadać? Tlen wystawia swoje dwa, bo tyle mu brakuje tak jak wcześniej, wystawia swoje dwa strony partnera. OK. Eee, co mamy dalej? Dalej mamy taką sytuację, że Węgry wystawia też dwa stronę partnera, no bo, no bo tak. Dwa wolne mu zostają. No i teraz zobaczcie co się stanie. W momencie, w którym tu się nam stworzy wiązanie chemiczne jedno, Tu stworzy się drugie. No to tlen jest zadowolony, ale węgiel nie bardzo. No i teraz zobaczcie, jaki tlen jest dobry. Tlen jest tak dobry, że tlen po prostu wolną parę całą swoją oddaje tutaj, czyli tworzy nam nowe, nowe wiązanie to dodatkowe wiązanie koordynacyjne. Bo te pozostałe są normalnymi wiązaniami kowalencyjnymi, spolaryzowanymi, ale to jedno jest dodatkowe. I teraz jak zapisujemy to za pomocą wzorów kreskowych? No właśnie w ten sposób, zobaczcie. Każde dwie kropki zamieniamy sobie na. Zamieniamy sobie na co? Zamieniamy sobie na kreskę. Tylko, że to specjalne wiązanie oznaczamy w ten sposób. Ok? To jest wiązanie koordynacyjne. Czyli to ostatnie, które powstało z tej wolnej pary elektronowej, to jest dokładnie to. Jest oznaczone w ten sposób, że pokazujemy, jakby kto jest donorem, czyli tlen, i komu oddał z tą strzałką na końcu. Dlatego mówiłem, że jest takie ważne, żebyście na tych, w tych wiązaniach zapisywali, e, w tych wiązaniach kowalencyjnych, e, kowalencyjnych spolaryzowanych, zapisywali strzałkę po środku. Bo jak zrobicie to na końcu, to już oznacza to wiązanie koordynacyjne. Nie? Czyli musi zrozumieć, że nie zawsze takie jest. No dobra, czyli mamy donor, mamy akceptor. No i tyle. To jest taka sytuacja, w której teraz wszyscy są zadowoleni, bo węgiel ma 8 elektronów. Jakbyście tutaj sobie to wszystko pozamieniali e, i byście policzyli, tutaj jest strzałek, czyli możemy sobie to zaznaczyć, zobaczcie, elegancko, jakimś kolorkiem fajnym, że teraz tutaj jest oktet i ten też, ponieważ ta para... Donorowa akceptorowa też jest wspólną parą. No i udało im się uzbierać oktet. Dzięki takiej sytuacji, że jeden stwierdzi: Dobra, to ja mam tą wolną parę elektronową, to oddam ją nam razem i ona będzie liczona jako wspólna. Dobra. No dobrze, to jedziemy sobie dalej. Podsumowanie. Podsumowanie. O czym dzisiaj było? Słuchajcie. Po pierwsze przypomnieliśmy sobie o tych dubletach, oktetach elektrojemności, czyli pamiętajcie stan o najniższej energii, a elektrojemność to jest siła przyciągania cudzych elektronów, walencyjnych. Kolejna sprawa, powiedzieliśmy sobie, że na czym ogólnie polega wiązanie kowalencyjne, że jest to współpraca w celu obniżenia tej energii, czyli stworzenia dubletu albo oktetu elektronowego, tworzenie wspólnych par. Powiedzieliśmy sobie o trzech rodzajach wiązania kowalencyjnego. Pierwsze to było wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane, które powstaje w cząsteczkach, w których różnica elektrojemności wynosi między 0A04. Potem mamy wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, w których różnica elektrojności wynosi między 0,4 a 1,7, i tam dochodzi do tej polaryzacji. Silniejszy przyciąga do siebie to wiązanie, tworzy się na nim ładunek ujemny, bo wiadomo wiązanie z elektronów, a ten słabszy tworzy się na nim cząstkowy ładunek dodatni. I ostatni specy... specyficzny rodzaj wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego, czyli wiązanie, uwaga. Koordynacyjne, kiedy jest jeden atom, oddaje całą swoją wolną parę elektronową i tworzy z niej wspólną parę elektronową, żeby stworzyć cząsteczkę. Przykład czadu, czyli tlenku węgla 2. No dobra, mm. dużo tego było, ale mam nadzieję, że teraz już wszystko rozumiesz i spokojnie już ogarniasz wszystkie odmiany wiązania kowalencyjnego i pamiętaj: wykonaj te zadania, które były w trakcie tego filmu. Zapauzuj, rozwiąz, rozwiąż. No. I widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Pamiętaj o subie, dzwoneczku, łapce i tej całej YouTube'owej reszcie. Poleć mnie swoim znajomym. No i do zobaczenia w kolejnej lekcji.